Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, środa, a zatem kolejny poranek u Hieronima, godzina 10. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Mamy dla Państwa dzisiaj dwa tematy. Jeden będzie tematem związanym z jutrzejszą konferencją, konferencją online, którą w bibliotece będziemy przeprowadzać. Już dzisiaj zapraszamy na godzinę 11. A drugi temat, który zaproponujemy w dzisiejszym poranku u Hieronima, to goście księgarni u Hieronima, a zatem autorzy, redaktorzy książek, które księgarnia u Hieronima proponuje Państwu między innymi jako prezenty świąteczne. Mówię świąteczne, bo widzą Państwo nasz świąteczny wystrój studia. Witam w tym świątecznym nastroju naszych gości. Gościmy dzisiaj panów pułkowników. Pana pułkownika Jerzego Flisa, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I pana pułkownika Jana Górniaka. Dzień dobry. Witamy panów pułkowników, witamy przedstawicieli organizatorów jutrzejszej konferencji. Bo jutrzejsza konferencja wiąże się z postacią generała Mieczysława Smorawińskiego, który jest patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Od kiedy takiego patrona Sztab Wojewódzki w Lublinie ma, posiada? Jak się zdecydował na wybór takiej, a nie innej postaci? To prawda, pani redaktor, jesteśmy z tego dumni, że udało nam się pozyskać patrona. Od początku tego roku zastanawialiśmy się, jak zyskać tożsamość, jak zyskać tradycję, żebyśmy się mogli odwoływać do instytucji, które realizowały podobne zadania, które my obecnie realizujemy. W zasadzie nie mieliśmy zbyt wielkiego dylematu i nasz wzrok został skierowany na dowództwo Okręgu Korpusu nr 2 w Lublinie, które funkcjonowało od 1921 roku do 1939 roku. Jeżeli myśleliśmy o dowództwie Okręgu Korpusu, to również patrzyliśmy na dowódców Okręgu Korpusu jako potencjalnych kandydatów na naszego patrona. Dodajmy, przepraszam, że przerwę panie pułkowniku, bo dodajmy od razu o tym, że Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie jest spadkobiercą organów administracji wojskowej z okresu międzywojennego. To jest bardzo ważne, taka ciągłość historii, która tutaj następuje. Tak jest, panie redaktor. I co więcej, decyzją ministra obrony narodowej 146 nie tylko zyskaliśmy imię patrona generała dywizji Mieczysława Makarego Smorawińskiego, ostatniego dowódcy Okręgu Korpusu, ale również dziedziczymy i z chlubą kultywujemy tradycję dowództwa Okręgu Korpusu. To jest dla nas duży zaszczyt, ale i ogromne wyzwanie i zobowiązanie. To jest zaszczyt, to jest zobowiązanie i wybór patrona też był z jednej strony łatwy, a z drugiej strony niełatwy, bo tych postaci jednak w tym okresie międzywojennym było sporo. Generał Mieczysław Smorawiński. Gdybyśmy mogli w jakichś takich najkrótszych słowach powiedzieć, dlaczego jest ważną postacią, dlaczego na niego właśnie padł wybór, aby patronował sztabowi wojskowym. Zanim odpowiem, dlaczego akurat generał Smorawiński, to muszę wspomnieć, że mieliśmy dylemat, czy pierwszy, czy ostatni. Obie postaci, generał Jan Romer, znakomity dowódca, znakomity generał, pierwszy dowódca Okręgu Korpusu, jednak przeważyło za Smorawińskim to, że może nie to, że zginął tragicznie w Katyniu, bo nikt nie chciałby żyć, ale uznaliśmy, że jest to postać wyjątkowa, postać taka nieszablonowa, postać też tragiczna, przez lata komunizmu zakazana, zapomniana, w zasadzie pomijana we wszelkiego rodzaju publikacjach, leksykonach. Próżno było szukać do 1989 roku szerszych opracowań na temat generała Smorawińskiego, a to za sprawą Katynia oczywiście. Ta śmierć właśnie zaważyła na takiej, a nie innym postrzeganiu postaci generała Smorawińskiego w powojennej Polsce. Katyń to było takie słowo, które jednak wycinało, mówią to dzisiaj, wygumkowywało niejako postaci z leksykonów, z encyklopedii, jak pan tutaj słusznie zauważa, a przede wszystkim z pamięci, więc to jest chyba taki rodzaj przywrócenia pamięci. Zdecydowanie to wykomkowywanie nie dotyczyło tylko samego pana generała, ale wszystkich osób,
które nawet próbowały, nawet pomyślały o tym, żeby z Morawieckim coś powiedzieć. Nawet najbliższa rodzina do późnych lat komunizmu bała się nawet o tym mówić. Jeżeli mówili, to mówili w zaciszu domowym. Pojawiają się tutaj u nas na ekranie zdjęcia, które również na jutrzejszej konferencji, zaraz będziemy o konferencji mówić, które również się pojawią na ekranach przy prelekcjach jutrzejszych, przy wykładach naszych zaproszonych gości, ale rozumiem, że te zdjęcia pojawią się również w publikacji, którą zamierzają Państwo przygotować. Tak, planujemy taką publikację po konferencji. Uważam, że to będzie jak gdyby część naszego zobowiązania w stosunku do patrona i dowództwa Okręgu Korpusu, czyli instytucji, których jesteśmy spadkowiercami. Dlatego, że tych opracowań, w szczególności dotyczących dowództwa Okręgu Korpusu nr 2, jest naprawdę niewiele. W piśmiennictwie można powiedzieć, że istnieją tylko wzmianki, natomiast nie ma takiego popularno-naukowego czy naukowego opracowania, które by kompleksowo omawiało historię, nie tylko powstania, ale później całą działalność na przestrzeni tego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jeżeli chodzi o generała Smorawińskiego, on już doczekał się, na szczęście, doczekał się pierwszych opracowań. I tutaj muszę powiedzieć trochę z zadowoleniem, że takim prekursorem, a właściwie jedną z pierwszych osób, która opracowała dosyć bogatą, jak na owe czasy, biografię generała Smorawińskiego, był redaktor telewizji lubelskiej, pan Leszek Wiśniewski. Z dużą ciekawością zapoznałem się z tą publikacją, wielokrotnie z panem redaktorem Wiśniewskim rozmawiałem. Co więcej, w niej są zawarte również to, czego my dzisiaj już nie jesteśmy w stanie osiągnąć, a mianowicie rozmowy ze świętej pamięci już Jerzym Smorawińskim, synem generała Smorawińskiego. To jest bezcenne. Dzisiaj już nie do otworzenia, na szczęście to zostało opisane przez pana Leszka Wiśniewskiego. No Leszek Wiśniewski, redaktor Leszek Wiśniewski jest takim niezmordowanym tropicielem historii i jemu wiele rzeczy zawdzięczamy. Zresztą on również bardzo wiele materiałów swoich, zbieractwem swoim, wspomógł historię Wojska Polskiego, bo różne postacie, które związane są z Wojskiem Polskim, przypomnę również te, które były związane między innymi z latami 1914-1918 czy 20, również Leszek Wiśniewski poddawał swoim penetracjom historycznym. Co ciekawe, to opracowanie pana Leszka Wiśniewskiego wielokrotnie było cytowane przez kolejnego biografa. Ta biografia już jest oczywiście o wiele obszerniejsza, obejmująca dosyć skrupulatnie w zasadzie każdy dzień od urodzin pana generała do tragicznej śmierci, ten okres nawet przed jego urodzeniem i po urodzeniu, a autorem tej publikacji o generale Smorawińskim, książki w zasadzie, jest profesor Grzegorz Mazur, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na szczęście pan profesor jutro w czasie konferencji częścią z tych informacji, mam nadzieję, że się podzieli, bo jest jednym z prelegentów. A właśnie, przejdźmy do jutrzejszej konferencji. Jutrzejsza konferencja u nas w bibliotece rozpoczyna się o godzinie 11. Przypominam, że jest to konferencja online. Niestety z okazji takiej, jaka teraz nas dotyczy, możemy się spotkać. To takie spotkanie w takim małym gronie w naszym studiu było możliwe. Ale już niestety zorganizowanie konferencji z udziałem publiczności z uwagi na pandemię jest niemożliwe. A zatem zapraszamy Państwa jutro o godzinę 11. Mam nadzieję, że uda nam się punktualnie rozpocząć. Chociaż przedtem jeszcze jest jedna uroczystość przed konferencją. Tak, bardzo ważna uroczystość. Odsłania pan pułkownik tablicę poświęconą generałowi Smorawińskiemu, która będzie wisi już praktycznie na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Napis na tablicy jest bardzo ciekawy, dlatego że praktycznie opowiada historię generała Smorawińskiego, zaczynając od jego członkostwa w drużynach strzeleckich, a kończąc na śmierci w Katyniu. Tutaj warto dodać jeszcze, że jakby tym sponsorem, głównym wykonawcą tej tablicy jest Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie. Oczywiście, bo jeżeli mówimy o generale Mieczysławie Makarym Smorawińskim, to lata jego życia 1893 i 1940 i wiele stanowisk, które pełnił w służbie wojska w tamtym okresie. Są one w tej tablicy przypominane.
A teraz już powiedzmy o konferencji. Przywołany został pan profesor Mazur, który połączy się z nami również online. Mamy nadzieję, że internet będzie dla nas łaskawy, bo niestety tutaj czasami bywa, wpłata nam psikusy, a zatem prosimy bardzo, aby jutro tych psikusów nie było. Pan profesor łączy się z nami online, a jakich prelegentów będziemy mieli tutaj u nas w bibliotece, których będą Państwo mogli usłyszeć online? Też wierzę głęboko, że uda się połączyć z panem profesorem Mazurem, natomiast uzupełnieniem szkicu sylwetki, która zostanie przedstawiona przez pana profesora Mazura, będzie pan dr Kłapeć, który przedstawi historię dowództwa Okręgu Korpusu nr 2 w Pigułce, a jednocześnie generała Smorawińskiego, ale w tym okresie lubelskim, który nas najbardziej interesuje. I z ciekawym wykładem, wierzę w to, że będzie bardzo ciekawy, wystąpi również pani profesor Anna Łosowska, która przybliży nam, a w zasadzie odkryje pewne nabożeństwo żałobne za pomordowanych w Katyniu, które miało miejsce w 1943 roku. O tym nabożeństwie można doczytać się kilku wzmianek, natomiast mam nadzieję, że i wierzę w to głęboko, że pani profesor jutro przedstawi to w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Uzupełniając jeszcze jak gdyby informacje o tej konferencji. Ta konferencja to jest sposób zrewanżowania się czy uhonorowania czy wykonania naszych zobowiązań w stosunku do patrona, w stosunku do instytucji. I planujemy takie konferencje organizować jutro. Ta jutrzejsza będzie pierwsza. Czyli planujemy cykliczne takie. W zasadzie już konferencji. Można powiedzieć, że jako szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie podjąłem decyzję, że ta konferencja będzie corocznie organizowana przy okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które corocznie jest obchodzone 20 października. Także serdecznie zapraszam na jutrzejszą konferencję. Na pewno będzie ciekawa, to nie mam wątpliwości. Myślę, że wiele ciekawych głosów również pojawi się, takich dodatkowych, których nie zaplanowaliśmy jeszcze. Tak, bo mamy dla Państwa również taką niespodziankę. Oprócz wspomnianych prelegentów, profesora Grzegorza Mazura, profesor Anny Łosowskiej i doktora Janusza Kłapecia. Tutaj znowu mówimy o Instytucie Pamięci Narodowej, natomiast pani profesor Anna Łosowska to znakomita również tropicielka historii. Wiele lat kierowała archiwum i muzeum Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ostatnio wydała znakomitą książkę o księdzu Janie Poddębniaku, takim bardzo interesującym kapłanie, który również ma ciekawą historię zarówno okresu wojennego, jak i powojennego. Myślę, że z tą książką również kiedyś w bibliotece będziemy się mogli bliżej zapoznać. Planujemy również inne połączenia online, dlatego ta konferencja jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Jeszcze raz na tę konferencję bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękując Panom za dzisiejszą wizytę, muszę jeszcze zapytać gości poranka, zawsze o to pytamy, co Panowie czytają, jaki typ literatury Panowie preferują, bo każdy ma swoje jakieś takie pomysły na wieczory z książką. Pan pułkownik? Moja literatura to jest literatura historyczna, powiązana trochę z historią wojskowości, ale też bardzo chętnie czytam współczesną literaturę polityczną, sensacyjną. Jakieś takie ważne nazwisko? Nie powiem pani w tej chwili, bo to uciekło mi. Pan tylko nie będę oryginalny, jak powiem, że również ostatnio, ale to za sprawą generała Smorawińskiego, którego starałem się mocno zgłębić, bo jednak im więcej się pozyskuje informacji, tym bardziej to wciąga. Sięgałem również i sięgam, w zasadzie są u mnie na półce, nawet w trakcie czytania kilka pozycji profesora Nowaka, który jest specjalistą i znawcą tego okresu właśnie dwudziestolecia wojny polsko-bolszewickiej. Bardzo, bardzo ciekawa i porywająca lektura. On jest autorem wielu publikacji naprawdę, naprawdę ciekawych, także one w zasadzie ostatnio mnie zajmują. Z tej właśnie co opowiadam o generale Smorawińskim, ja ostatnio skupiłem się na książce, która została wydana w 1993 roku. Wydał ją Stanisław Fusiecki, to jest syn siostry generała Smorawińskiego, Julii.
i wydał tą książkę w rocznicę śmierci generała, w rocznicę urodzin, w setną rocznicę urodzin generała Smorawińskiego w 1993 roku, Własnym Sumptem, gdzie są wspomnienia żołnierzy, którzy służyli razem z generałem Smorawińskim, ale również są wspomnienia pani Ewy Bąkowskiej, to jest wnuczki generała Smorawińskiego, która później zginęła w Smoleńsku w 2010 roku, i ona też opowiada tą historię swojego dziadka, jak funkcjonował, służył i żył tutaj na naszej Lubelszczyźnie, zaczynając od jego rany w Rawie Ruskiej, a kończąc na śmierci w Katyniu. Ja dziękuję za tę odpowiedź i właściwie takiej odpowiedzi się spodziewałam, takiego typu literatury u obu panów się spodziewałam i dlatego przyniosłam dzisiaj książkę, która być może panów zainteresuje. To jest najnowsza publikacja związana również, powiedziałabym, z wątkiem katyńskim, ponieważ są to wspomnienia Janiny Łucji Leszczyńskiej, żony nieodżałowanego Stanisława Leszczyńskiego, czyli wieloletniego, po pierwsze założyciela, ale i wieloletniego dyrektora Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zespół zresztą teraz nosi imię Stanisława Leszczyńskiego. Janina Łucja Leszczyńska, czyli Lusia, bo tak się mówi do pani Leszczyńskiej, opisała tutaj swoją historię swojego dzieciństwa, moje stracone dzieciństwo. A dzieciństwo Lusi Leszczyńskiej to Kazachstan, bo została wywieziona razem ze swoją matką, razem ze swoim bratem w czasie II wojny światowej do Kazachstanu, a ojciec zginął w Katyniu, o czym dowiedziały się dopiero po wojnie, długo, długo później. To jest niezwykle interesująca historia. Pojawia się tutaj również nazwisko generała Mieczysława Smorawińskiego. Ciekawa historia jeszcze z tego powodu, że pani Lusia po 60 latach powróciła do miejsca swojej syłki, do tego miejsca w Kazachstanie i opisuje spotkania z ludźmi, którzy ją zapamiętali z tego wojennego pobytu. Ciekawa książka, polecam panom również. Mam nadzieję, że będzie dobrą i ciekawą lekturą. I cóż, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się jutro przed 11, aby o godzinie 11 rozpocząć tę naszą konferencję online związaną z przywróceniem pamięci o generale Mieczysławie Makarym Smorawińskim. Przypominam jeszcze raz, że generał jest patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, a naszymi gośćmi byli pan pułkownik Pis, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie oraz pułkownik Janusz Górniak. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Proszę pozostać chwilę z nami. Za chwilę druga część naszego programu. Tak jak zapowiedziałam, będą to goście Hieronima, czyli goście księgarni u Hieronima, na rozmowę z Leszkiem Dulikiem oraz panią Anetą Sarną-Blachami. Zaprasza pani Katarzyna Wołosze. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Poszerzamy dziecięce horyzonty. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Twoje drzwi do wiedzy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w części poświęconej księgarni Hieronima. Witam Pana Leszka Dulika, wydawcę wydawnictwa i właściciela wydawnictwa Boni Libri w Lublinie, a także miłośnika historii, miłośnika Lublina i współautora, witam Państwa. I współautora książki pod tytułem Lublin, portret miasta. Bardzo miło mi jest również powitać panią Anetę Sarnę-Blachani, która, dobry. Która wykonała zdjęcia do tego albumu. Zaraz chwileczkę porozmawiamy o zdjęciach i o specyfice tego wydawnictwa. Natomiast chciałam powiedzieć, że wcześniej wydawnictwo Adrem, a teraz Boni Libri, to wydawnictwo, które charakteryzuje się wyjątkowymi albumami. Wydano albumy merytorycznie bez zarzutów, właściwie zachwycające. Proszę bardzo, Unia Lubelska, Świat utracony, Żydzi polscy, Polska niepodległa, renesans lubelski. To wszystko jest, te wszystkie pozycje są dostępne u nas w księgarni u Hieronima w bardzo dobrych cenach. Chciałabym nadmienić, że tak jak portret Lublin, portret miasta, większość albumów to są albumy dwujęzyczne, polsko i angielskojęzyczne, poza Światłem utraconym, Żydzi polscy, która to publikacja jest dostępna w różnych językach. Z tego co się nie mylę, w niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim. I francuskim, tak. Tak. Każda publikacja ma osobną edycję językową. To są osobne edycje językowe. Proszę Państwa, więc zachęcam Państwa do sięgnięcia po te albumy. Rzeczywiście każdy z nich jest inny, każdy jest wyjątkowy i tak jak mówiłam, merytorycznie bardzo dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać o albumie Lublin, portret miasta. Pan Leszek Dulik jest autorem tekstów. Proszę powiedzieć, czym ten album różni się od albumów, które już Pana wydawnictwo wydało? Dziękuję najpierw za miłe słowa na temat publikacji, które wydałem w Boni Libri. Album Lublin Portret Miasta jest efektem spotkania z Anetą, poznania Anety. To miało miejsce rok temu przy okazji wydawania takiej okolicznościowej publikacji na temat jubileuszu Unii Lubelskiej. I wtedy właśnie powstał pomysł. Aneta robiła zdjęcia do zdjęcia Lublina, zdjęcia miejsc związanych z tradycją Unii Lubelskiej w Lublinie. No i przy okazji właśnie prac nad tym albumem powstał pomysł, żeby wydać publikację o samym Lublinie. Chcę powiedzieć, że gdy poznałem Anetę, no przede wszystkim bardzo mnie zaintrygowały nawet czasami jej zdjęcia. Uznałem, że fotografuje Lublin w sposób bardzo piękny i zupełnie inny niż to było do tej pory. No i właśnie to był początek współpracy i jakby początek prac nad tą nową publikacją. Chcę od razu powiedzieć, będzie na pewno o tym mówić więcej Aneta, że do tego albumu została zrobiona specjalna sesja fotograficzna. To jest portret miasta Anno Domini 2020. Czas szybko leci. 2020. Tak naprawdę 2019-2020. Ponad blisko półtora roku trwała sesja fotograficzna.
Aneta fotografowała więc Lublin w różnych porach roku, w czasie różnych pór roku, w różnych porach dnia, więc jest to publikacja, która pod tym względem jest bardzo interesująca, bo tak naprawdę te zdjęcia są robione specjalnie do tego albumu. To nie są przypadkowe zdjęcia. Dziękuję bardzo. Nieprzypadkowe zdjęcia, nieprzypadkowa autorka zdjęć. Pani w swojej pracy operuje kolorem. Rzeczywiście, jakby sięgnąć do albumu, są to wyjątkowe zdjęcia. Nie tylko rzeczywiście, tak jak pan Dulik powiedział, nie tylko w różnych porach roku, ale również w różnych porach dnia, ale w różnych ujęciach. Ten album jest zaskakujący. Jest zaskakujący dla mnie, ale myślę, że dla innych odbiorców również, perspektywą zdjęć. Chciałabym zapytać, skąd pani pomysły na tak nietypowe zdjęcia? Bo przeciętny lublinianin czy turysta, który przychodzi, nie zna Lublina takiego, jak pani tutaj fotografuje. Również dziękuję za miłe słowa. Nietypowy. Dla mnie to jest takie słowo troszeczkę, właściwie to jest dla mnie typowy Lublin, bo to jest mój Lublin. Mamy problem chyba z... Halo? Halo, halo? U nas jest internet? Urko. Czasem jest to po prostu też widok z okna, często z mojego strychu nawet, różnie po prostu, zależy od sytuacji. Ja też nie planuję takich jakby sesji, jako sesji, nie myślę w takich kategoriach, że okej, to ja zrobię na przykład za tydzień sesję zdjęciową, na przykład, nie wiem, ulicy Jezuickiej. Nie, to nie jest tak. Ja sobie na przykład wstaję rano, patrzę za okno, fajne światło, więc po prostu biorę aparat i wychodzę w plener i tak te zdjęcia powstają, ale nie jest to tak, że idę i po prostu trzaskam, może nie ślina na język, ale palec pod migawkę przyniesie, ale czasem wyczekam, aż ktoś ciekawy wejdzie w kadr, aż pojawi się, jest, wczoraj straszyłam wrony na rusałce, dlatego że brakowało mi dynamiki na zdjęciu. Tak to wygląda po prostu, życie. Rzeczywiście jest takie zdjęcie fantastyczne Placu Litewskiego, gdzie pani chyba straszyła gołębie. Takie fantastyczne zdjęcie. To nie ja. Od razu pani mówię, że to nie ja. To zdjęcie tak wzbudziło wiele emocji, bo też niektórzy podejrzewali, że robiłam kopiuj wklej, tak jak już robili to klasycy przy okazji WordPress Photo, ale to nieprawda. Wszystkie gołębie są prawdziwe, wszystkie wrony są prawdziwe, nic nie jest doklejane. Po prostu, jak to powiedzieć, miałam szczęście, to raz. Po drugie, na Placu Litewskim, wbrew pozorom, takie zdjęcie jest dość łatwo zrobić, dlatego że te gołębie krążą w okolicy. Jeśli ktoś mieszka jakby w Śródmieściu, może obserwować, że te ptaki po prostu tam są cały czas krążą tym samym rytmem. W okolicy listopada są ich całe chmary i wtedy można zrobić ciekawe ujęcie, takie jak na przykład to z Placu Litewskiego. Interesuje mnie też takie zagadnienie, bo w tytule albumu mamy Lublin, portret miasta, natomiast tutaj znalazłam zdjęcia i opisy dotyczące właśnie tej historycznej części miasta. Jest to Śródmieście, Stare Miasto. Nie ma tego nowego Lublina. Teraz pytanie do pana Dulika. Czy taki był zamysł, żeby tę historyczną część tylko sfotografować i opisać? Czy nie ma nic do powiedzenia
ta nowa, do opowiedzenia właściwie, ta nowa część Lublina? Tak naprawdę to na ten temat z Anetą dyskutowaliśmy parę razy, bo zrobiliśmy także fotografie nowszych obiektów, ale okazało się, że one słabo pasują do tego albumu. Wydawało nam się, że ten Lublin, który pozostawia jakieś niezapomniane wspomnienie w oczach turystów, który jest taki w jakimś sensie niezwykły i unikalny, to ten Lublin, który jest na obszarze Starego Miasta i Śródmieścia. Stąd też to był świadomy zamysł, świadome i celowe to było, żeby nie pokazać współczesnego Lublina, bo wtedy wydawało nam się, że ten Lublin straciłby swoją taką wyrazistość, niepowtarzalność i klimat, który ma właśnie Lublin. Także Aneta na pewno coś więcej, bo tak naprawdę nie zależało na Centrum Spotkania Kultur, na KULU, ale zrezygnowaliśmy z tego. Świadomie zrezygnowaliśmy. A no właśnie. To prawda, to jest troszeczkę moja wina, dlatego że ja właściwie spojrzałam na ten album na podstawie tych zdjęć, które już mieliśmy, a mieliśmy też dość ciekawy materiał o Centrum Spotkania Kultur, na przykład też mam zdjęcia KULU i innych obiektów, które powinny może nie, dla niektórych tak, dla niektórych nie, znaleźć się tam, ale wtedy ten album straciłby klimat, dlatego że Lublin ma, jak każdy wie, dosyć specyficzny klimat. To jest takie miasto duże, ale małe. Czasami wystarczy wejść w taką listopadową mgłę na Stare Miasto o świcie i znaleźć się, po prostu poczuć się jak taki jedyny człowiek na świecie. Dlatego że gdybyśmy dali te wszystkie nowoczesne budowle, które są oczywiście piękne i o których warto wspomnieć, być może w kontekście kolejnego albumu, zepsulibyśmy całokształt, tak mi się wydaje, i namówiłam Leszka też na zrobienie oddzielnego rozdziału o Śródmieściu, który jest takim moim oczkiem w głowie, dlatego że no, to jest właściwie mój dom od dłuższego czasu i chciałam pokazać te wszystkie swoje miejsca, te zakątki, tą Rusałkę, która jest taką wsią jakby w centrum miasta, dęby na przyplacu Litewskim, to takie wszystkie takie małe, duże miejsca, takie po prostu, takie lubelskie. Jeśli dalibyśmy do tego budynki nowoczesne, nie wiem, czy to by wyglądało tak, jak wygląda. Plus, no wiadomo, objętościowo, ten album musiałby mieć 500 stron, żebyśmy mogli pomieścić wszystko, co chcielibyśmy. Oczywiście pani tutaj podjęła ten subiektywizm, prawda, Lublina, bo w przedmowie piszecie państwo, że jest to subiektywny obraz Lublina i rzeczywiście w państwa wypowiedziach to się potwierdza, że tak jak widzicie Lublin, to co jest dla państwa istotne, to co się ze sobą łączy, to co jest kompilacją, prawda, tego, co najistotniejsze na Starym Mieście, w Śródmieściu. Ale pani wspomniała tutaj jeszcze o mgle. Bardzo dużo, znaczy stosunkowo dużo zdjęć Lublina, zdjęć Starego Miasta jest we mgle. Zwróciłam na to uwagę, bo są to interesujące, takie artystyczne zdjęcia. Proszę powiedzieć, co panią urzeka? Czy urzeka panią to, że ta samotność człowieka we mgle, czy szczególne piękno tych starych budowli we mgle? Jedno i drugie. Mgła jest taką trochę magią i też zdjęcia robione we mgle wyglądają całkiem inaczej niż po prostu w świetle dziennym, kiedy jest pełno ludzi, kiedy śpieszą się do pracy, kiedy są samochody na Starym Mieście. Mgła pojawia się zazwyczaj wcześnie rano, więc to wiąże się z wczesnymi pobudkami.
Często jest tak, że po prostu idę przez miasto i jestem faktycznie sama. Tak jak wspominałam, czuję się jak jedyny człowiek w mieście, ale wtedy jestem w stanie jakby dotknąć tego miasta praktycznie jak ręką. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jak robię zdjęcia, jestem troszeczkę w innym świecie. To jest tak, że widzę obrazami, a nie patrzę na budynki. Dla mnie to jest jakiś kształt z jakąś barwą i z... No nie wiem, po prostu jest, tak jest. Uwielbiam fotografować mgłę, dlatego że jest w tym jakaś magia. Miasto wygląda magicznie, miasto wygląda inaczej. Oczywiście. Bardzo oczywiście. Proszę, proszę. Oczywiście tutaj odnajdą Państwo sporo zdjęć, które ten zamglony Lublin przedstawiają. Nie powiedzieliśmy sobie o takiej istotnej rzeczy, kto jest odbiorcą tego albumu, dla kogo ten album został napisany, sfotografowany, bo z jednej strony są tutaj informacje historyczne, bardzo pięknie ujęty zamek z wielu, wielu stron, świetne opisy, które czytelnikowi przedstawiając, tutaj proszę bardzo, zaczyna się dzielnica żydowska, tutaj mamy od tej strony, tu od południowej, to od zachodu i od północy to. Więc z jednej strony fantastycznie rzeczywiście album wpisuje się w odbiorcę z zewnątrz, czyli turystę angielskojęzycznego bądź polskojęzycznego. Z drugiej strony mieszkaniec Lublina, który patrzy na Lublin, na Jezuicką z góry, z perspektywy dachu. Proszę powiedzieć, dla kogo Państwo ten album stworzyli? Właśnie dla tych ludzi, dla tych wszystkich ludzi, dla odbiorcy lokalnego, czyli dla przeciętnego Lublinianina, który na przykład może nie ma czasu tak często chodzić po tym mieście, podnosić głowy, a może taki album by go zachęcił, żeby czasem po prostu spojrzał troszeczkę z innej perspektywy, żeby zboczył w tą uliczkę, żeby odszedł od utartych schematów, ale żeby też coś odkrył w mieście, które właściwie zna i być może go zaskoczę, być może będzie to jakąś motywacją, żeby samemu takie spacery sobie zrobić w wolnych chwilach, ale też właśnie dla turystów, którzy chcieliby poznać Lublin od takiej mniej utartej, takiej stricte turystycznej strony. Mogliby wtedy zobaczyć piękną architekturę budynków sakralnych, odejść od tej grodzkiej, wejście na Bernardyńską, czy może Zamojską niekoniecznie. Chociaż zdjęcia Zamojskiej też są, tak. Ale czemu nie? Oczywiście ja ze swojej strony muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście odnalazłam bardzo wiele ciekawych, nieznanych mi miejsc w Lublinie, ale również wiele detali w kościołach, właśnie we świątyniach historycznych, które wydawało mi się, że znam, że które właściwie wszystko już widziałam, tak mi się wydawało, więc zachęcam Państwa serdecznie do zakupu tego albumu, do prześledzenia wielu wyjątkowych, proszę zwrócić uwagę, szczegóły, tutaj wyodrębnione kolorami. Bez wątpienia zdjęcia pani Anety Sarna-Wlachani są zdjęciami artystycznymi. W nowym ujęciu, w nowej technice, zdjęciami subiektywnymi. Subiektywne ujęcie Lublina, bardzo piękne. Zachęcam Państwa. Proszę Państwa, nie tylko zachęcam Państwa do sięgnięcia po album Lublin, Portret Miasta, który jest do świąt w księgarni u Hieronima, najtańszy w Lublinie, ponieważ kosztuje tylko 83 zł dla naszych klientów. Wszyscy klienci mogą w dowolnej formie zakupić ten album, czyli w ostrym reżimie sanitarnym można przyjść i bezpośrednio u nas kupić ten album. Można również zamówić ten album przez telefon, umówić się wcześniej pod numerem 81 528
7409. Na dole ekranu powinien się Państwu ten numer pojawić. Jak również przez stronę księgarni uhieronima.pl. Także w dowolnej formie możecie Państwo sięgnąć po ten album. Mówię, najtańszy w Lublinie do świąt, 83 zł. Jak również po wydawnictwa, fantastyczne wydawnictwa historyczne ze świetnymi zdjęciami wydane przez wydawnictwo Boni Libri. Ja dziękuję Państwu serdecznie za spotkanie. Bardzo Za zaproszenie. Dziękujemy. Za miłą rozmowę. No i do zobaczenia, myślę, w realu. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. When your friends never call, when your back's against the wall, just take a breath. You aren't beaten yet. You are a fighter. Just